Marta przygotowała 15 tysięcy ml herbaty na przyjęcie. Herbatę serwowała w 8 dzbankach. Goście wypili 6 dzbanków herbaty. Ile herbaty zostało Marcie? Zapisz odpowiedź w litrach i w mililitrach. Wkleję tutaj te 8 dzbanków. Wiemy, że Marta przygotowała 15 tysięcy ml herbaty, a herbatę serwowała w 8 dzbankach. Wkleję te 8 dzbanków. Mam tutaj te 8 dzbanków. W każdym jest taka sama ilość herbaty. Razem tutaj jest 15 tysięcy ml herbaty. Wiemy, że mamy tutaj 15 tysięcy ml herbaty. Mamy 8 dzbanków, więc ile będzie herbaty w jednym dzbanku? Myślę, że to już jest prosta sprawa. Jest tutaj proste dzielenie. Spróbujmy podzielić 15 tysięcy. Zapiszę pod spodem. 15 tysięcy trzeba podzielić na ile? Na te 8 dzbanków. I wtedy się dowiemy, ile herbaty mamy w jednym dzbanku. Dzielimy 15 tysięcy na 8. 15 podzielić na 8 to jest 1. 1 razy 8, 8. Odejmujemy 7 i spisujemy kolejną cyfrę. 70. 70 podzielić na 8 to jest 8. Ósemka zmieści się 8 razy. 8 razy 8 to 64. Odejmuję 6 i spisuję kolejną cyfrę. 60. 60 podzielić na 8. Ósemka zmieści się 7 razy w 60. 7 razy 8 to 56. Odejmujemy i ostatnia cyfra nam spada, spisujemy, to jest 40. 40 podzielić na 8, 5. 5 razy 8 to właśnie 40. Odejmujemy, mamy dzielenie bez reszty. Zatem 15 tysięcy podzielić na 8 to 1875, czyli w każdym takim jednym dzbanku Marta miała 1875 ml herbaty. Ale nie o to pytali nas w zadaniu. Wiemy, że goście wypili 6 dzbanków herbaty. Czyli wypili te 6 dzbanków, czyli ile dzbanków zostało? Ten wypili, ten, trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli 2 dzbanki zostały. Ile herbaty zostało? Prosta sprawa. Wiemy, że w każdym kubku było 1875. W tym też było 1850 ml i w tym też. W każdym dzbanku było tyle samo herbaty. Zatem jak policzyć, ile tutaj zostało herbaty? Mamy 2 dzbanki, a w każdym jest tyle samo herbaty. 1875 ml. Ile to będzie? Policzymy pod kreską. 1875, czyli sposobem pisemnym, pomnożymy przez 2. 2 razy 5 to jest 10. 1 w pamięci. 7 razy 2, 14. Dodać 1, 15, 1 w pamięci. 8 razy 2, 16, dodać 1, 17, 1 w pamięci. 1 razy 2, 2, dodać 1, 3. Czyli to jest 3750 ml. Ale zwróć uwagę, że odpowiedź mieliśmy podać w litrach i w mililitrach. Ile tutaj będzie litrów herbaty? Warto pamiętać, zapiszę obok, że 1 litr herbaty to 1000 ml. 1 litr to 1000 ml. Zatem ile tutaj będzie litrów herbaty? Zwróć uwagę, że 3750 ml to jest to samo co 3000 ml dodać 750 ml. A my wiemy, że 3000 ml to będą 3 litry. Bardzo dobrze, to będą 3 litry. I 750 ml. To jest nasza odpowiedź.